Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczul i dzisiaj mamy nowego skina Wukonga. Nie Wukonga, ale to jest Wukong. Dobra, Szoguna. Szogun się nazywa. Mamy Szoguna ze skrzydłami od Kurczycy. Boże, co to jest w ogóle? Co to jest? To jest skin samuraja, który ma skrzydła. Kolejne skrzydła w grze dają, które są minimum średnie. Do tego dają lotnie z jego skrzydeł, z jego twarzą i dają kill-off, który już wcześniej nam dali chyba... Który to był kill-off? Od samurajów. Ten? No, prawie taki sam, tylko nie ma tej głowy tutaj w środku, nie? Zobaczcie. Przecież, gdzie ja go mam? Szybko. Nawet nie mogę go znaleźć. Jest tutaj. Ja cię nie wierzę. Dobra. O, najlepsza reakcja tego skina. Powiem tak, 2000 fadolców według mnie nie opłaca się. Jeżeli wam się podoba, to oczywiście kupujcie. Jeżeli wam się podoba cokolwiek z tego sklepu, no to jest wasza decyzja. Tylko wam recenzuję skina wedle mojego uznania. I według mnie ten skin jest totalnie słaby, skrzydła są słabe. Na sam koniec będzie pokazanie backblingu skrzydeł ze wszystkimi skinami, jakie mam. No i odwrotnie, że ten skin z innymi backblingami. Więc wydaje mi się, że tak, skin... Dziwny. Bardzo dziwny według mnie. Nie wiem, jak go mam ocenić w ogóle, totalnie. To jest pierwszy skin, który robi taki dylemat w głowie, jak go ocenić, że nie wiem po prostu. Bardzo dziwny skin. Dobra, jak leci... Zobaczymy lotnie teraz. Jak leci, to te skrzydła się chowają, takie wiecie, jak biega to też. Ale to już widzimy w kurczycy, już były te skrzydła takie. Co one się też chowały, tak właśnie kurczyły się. Okej, lotnia nie warta polecenia według mnie. Fajnie to wygląda, że są te żółte smugi, jak w lotni za 500 fałdolców u samurajów. I mamy te oczy takie świecące, widzicie, to oczy się świecą. Fajnie to wygląda, ale jest mega głośna i w uszy to boli. Ten taki dźwięk ostrza, poczekajcie, ja muszę sobie podciszyć słuchawki, bo to jest masakra. Heal off. Kill off jest ładny, ten dźwięk nie jest taki bardzo wkurzający, aczkolwiek jest taki świst, delikatny świst, więc może po jakimś czasie denerwować, nie wiem. Ale kill off jest ładny, naprawdę. Podoba mi się ta głowa na kill offie. Teraz tak, co z tym skinem? No, wydaje mi się, że masakra. No niby nie przeszkadza, te skrzydła trochę denerwują, jak się cofamy. Trochę te skrzydła denerwują, ale to wiecie, ta gra jest na tyle dynamiczna, że te skiny i tak nie będą za bardzo denerwowały. Wydaje mi się, że skin, no jeżeli... No jest warty polecenia tylko, jeżeli wam się mega, mega podoba. Bo będziecie żałować chyba zakupu tego skina, tak samo jak ja żałuję, że kupiłem Wukonga, ponieważ... Kupiłem Wukonga dla tych flag, co ma na teraz... Jezus, to już mi niedobrze jest, jak słucham tego dźwięku tej lotki. Kupiłem Wukonga dla tych flag, które dodali później. I ani nie gram flagami, ani Wukongiem nie gram. A i pewnie będziecie pytać, dlaczego odcinek tak późno? Ponieważ koledze się urodziło dziecko. I byliśmy u kolegi na pijama party, wiecie, tak siedzieliśmy sobie, oglądaliśmy filmy z popcornem w ręce. No wiecie, tak jak to się siedzi u kolegi w wieku 25 lat, więc dlatego tak późno odcinek, przepraszam was serdecznie, ale mam nadzieję, że się nie obrazicie, bo też nie chciałem tego już nagrywać, bo za późno, ale wolę nagrać, bo potem będziecie pytać na live'ie, czemu nie ma odcinka? Czemu nie ma odcinka? Okej, w takim razie jest odcinek. Dziękuję wam bardzo za uwagę, ja się z wami żegnam, pamiętajcie o sobie, łapie dzwonię i o kodzie Paczol YouTube. Paczol bez spacji YouTube, tak jak mam nick tutaj w lewym górnym rogu, tam, taki nick, tylko bez spacji. To jest mój kod w sklepie, pamiętajcie, jeżeli chcecie mnie wspierać, wpisujcie. I widzimy się teraz za chwilę na części backblingów, właśnie się już nie widzimy, bo to jest, wiecie, osobno. Na części backblingów, więc dziękuję wam, do zobaczenia, cześć!